Witamy w naszym gospodarstwie. Tutaj uprawiamy najwyższej jakości świeże warzywa, owoce i jagody dla naszych konsumentów. Oj, to nie wygląda dobrze. Na szczęście mogę cofnąć czas, aby temu zapobiec. Zostańcie z nami. Jest poranek w gospodarstwie. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom higieny, które każdy z nas powinien znać. Pilnuj psa. Tak, właśnie tak. Na polu nie powinny przebywać zwierzęta domowe. Zawsze myjemy ręce. Przed rozpoczęciem zbiorów, po kontakcie ze zwierzętami, po wizycie w toalecie, po przerwie na jedzenie lub palenie, a także jeśli masz na ręce ranę, przyklej na nią plaster i załóż jednorazowe rękawiczki. Ups, nie wyglądasz dobrze. Może jesteś chory? Kiedy jesteś chory, nie możesz pracować przy zbiorach i powinieneś powiadomić o tym swojego pracodawcę. Nie możesz pracować przez co najmniej 24 godziny od wystąpienia ostatnich objawów w postaci biegunki lub wymiotów. Jeśli czujesz się dobrze, pracodawca może przydzielić Ci inne zadania na czas kwarantanny. Można rozpocząć pracę. Aby uniknąć zanieczyszczenia, nowe skrzynki i nieużywane opakowania powinny być umieszczane na paletach i pod przykryciem, a nie bezpośrednio na ziemi. Oj, uważaj! Ustaw skrzynię na stojaku lub wózku, tak aby uniknąć kontaktu z trawą lub gruzem podczas układania skrzyń. Czas na posiłek, który jemy w wyznaczonym miejscu. Pamiętaj, że jedzenie, picie, palenie, rzucie gumy i jedzenie dropsów nigdy nie powinno mieć miejsca na polu uprawnym. Było dobre. Dzień pracy dobiegł końca. Jeśli ubrania robocze są brudne, należy je wyprać. Odzież robocza używana podczas napraw czy konserwacji sprzętu musi być wyprana przed użyciem jej do pracy przy zbiorach. Aby uniknąć zakażenia, należy pamiętać o zmianie obuwia podczas pracy w różnych miejscach. Pamiętaj, że ubrania robocze i prywatne nie powinny być przechowywane razem. Gdy znasz zasady higieny i ich przestrzegasz, konsument otrzymuje bezpieczną żywność. Pyszne, prawda?